Cześć, jestem Daniel, a w dzisiejszym odcinku zaprezentuję Wam, w jaki sposób możecie podłączyć przystawkę TechLive W1 do Waszego wózka inwalidzkiego. Także zaczynajmy! W celu podłączenia przystawki do naszego wózka musimy podjechać na równo do przystawki. Należy zwrócić uwagę na to, aby przycisk kłódki był wciśnięty w dół oraz śruba motylkowa, żeby była odkręcona. Jeśli mamy to już za sobą, należy złapać ramiona z przystawki, podjechać wózkiem na równo, jak tylko jest to możliwe, i przypiąć ramiona. Ważne jest to, aby były przypięte na tej samej wysokości. W następnym etapie musimy wcisnąć ikonę kłódki do góry oraz wypchnąć przystawkę. Mamy do dyspozycji trzy tryby wysokości i po wypchnięciu po prostu nam te tryby się blokują. Gdy mamy to już zrobione, gdy ustawiliśmy już sobie odpowiednią wysokość, należy przykręcić śrubę motylkową do oporu. I przystawka nam już nie odjedzie. Możemy teraz uruchomić przystawkę i jechać. Jeśli chcemy odpiąć przystawkę, musimy odkręcić śrubę motylkową. Następnie musimy przystawkę wypchnąć do góry i wcisnąć kłódkę. Teraz wystarczy tylko odpiąć klamry. I odjechać wózkiem. To by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za Waszą uwagę i do następnego odcinka. Cześć!